Cześć wam wszystkim. Siemandero, hejka. Dzisiaj retro teścik kolejny. Takich oto petard. Assorted Flower od nie wiem kogo, bo producenta tu nie ma. Takie petardki, 6 sztuk. No jeszcze mamy większego brata. Big Assorted Flower. No, to są większe, to są malutkie, takie. No, takie małe. Te są no, dość duże. Co my tutaj mamy? Tu mam luźne sztuki, ale to i tak musimy paczkę otworzyć tak czy tak. Nazwa Assorted Flower, 6 sztuk w opakowaniu jednych i drugich. Kategoria F3 u nas. Instrukcja obsługi w języku polskim jest. NWP 1.3 ADR UNY 0.33.5. Rok produkcji 2016 i tyle. No. Gramatura nie podana. Producenta nie ma. Producenta nie ma. Takie petardki. No i tak samo tutaj. Chyba te same informacje będą. Tak mi się wydaje. Możesz nawet to porównać, ale wydaje mi się, że tak. Tylko tu mamy kod produktu PF10-MIX, a tam mamy PF6-MIX. Co to może oznaczać ta szóstka i dziesiątka? Czy to może być gramatura? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. No. Tyle. Nadszedł właśnie czas na przetestowanie tych petard z moich kolekcji. Big Assorted Flower w końcu się doczekały. Ty umiałeś opakowanie pokazać. No ja, ty mi nie, dlaczego zabrałeś tą starą, ale okej. Okay. Dałem ci mniejszą i większą, to jest wszystko podobne, tylko tyle co tu masz. No ja chciałem jeszcze właśnie ten, no nie pokazałem nawet paszek, nie? A ty mi żeś zajumał. Coś takiego. Coś takie, o, się otwarło. Coś takiego. No i porównanie paczek. O. No mniejsze, większe. Zobaczymy jak to będzie strzelać. No, zobaczymy. Te wielkościowo myślisz, że Crazy Robot był tej wielkości? A skąd? Ta nie? Jest większa. Większa? Pewnie. Masz. Dobra. O, i tu mamy jakieś różne efekty, nie? Tu jest silver, green, silver. T-crackling? No, faktycznie. Bez kitu T-crackling. Blue, chryzantemy jakieś. O, tam chyba też są, nie? Tak, tak, synku. Każda inna. To co odpalamy? Co tu mamy? Nie wiem, co chcesz. Może porównanie jeszcze petard, tak na szybko. Jakość wykonania. No, może być. Tak wygląda spód. Petardy z fontanną, nie? Jakąś. Jakąś no, mini fontanną. Ląd tutaj. Tu jest dłuższy, tu jest cieńszy, może krótszy, ale tu też jest taki, nie wiem, dwa rodzaje lądów. Dłuższy, tu jest krótszy, no tu też jest gruby, nie? A tu jest taki cieńszy, nie wiem, dwa rodzaje. Dobra, tu mamy jaki? Silver Strobe, o, a tu mamy chryzantemę, zobaczymy czy będzie to widać. Więc odpalamy w bezpieczny sposób, więc zapraszamy was do oglądania. Najpierw ta mniejsza. Najpierw mniejsza, u nas coś się zaczyna chmurzyć, synek, żebyśmy tylko nie namokli. Dzisiaj, wczoraj padało, dzisiaj w nocy też, dlatego kręcimy dzisiaj, bo przez te dni była mega sucha. Baliśmy się, żeby nic się nie stało. Poparzyłeś się, no. Widzisz? Stary, doświadczony i się poparzył. Bywa. Aha. To jest fontanna. O kur... Przefiks. Coś gdzieś poleciało, no ładnie. O. Kurde, to ja nie wiem jak to będzie tam większa strzelać. To jest ale... petarda z fontanną. To szkoda... O kurde, dobre. Dobra, szkoda, że nie wiedzieliśmy, byśmy nakręcili to w nocy, no ale nie wiem czy będzie, czy to w ogóle widać synek, ale nie wiem. Widać tą fontannę w ogóle w końcu? O, o! Matko, jedyna matko! Dobrze, spoko. Czemu to poszło do góry na drzewa? Nie wiem. Nie wiem. Ho, ho, ho. No to tej trawę? Chciałbym. Tato, to jest zaje. Fajne. One są zaklejane, nie? Wiesz jak ten, co zrobić? Pociągasz, aha, tu jest tak przyklejone. Robisz tak. Trzymaj. O, okay. Masz. Powinno wypalić, bo trochę złowę wygląda. Czemu to bierzesz całość?
Dawaj. No. Ostrość jest, jest. Kurde. Jaka moc. Ej, to jest bardzo dobre. Gramaturę ciężko kreślić. Widzicie, że wczoraj padało i wilgotność jest dość spora, więc... Więc jest fajnie, no. Aż za nie mówiłem. Takie, kurde, coś i taką moc ma? Takie coś, takie moc ma, synuś. Także z tym nie ma żartów. Nie bawimy się, nie powiedzimy. Ale kraklin fajny. Kraklin fajny. Gotowy? Dawaj. Tylko to pluje właśnie, więc preferowałbym nie rzucać tego, nie? O! Nie no, to jest mocniejsza. No na pewno mocniejsza się nie wiem. Widzisz, co nam zrobiło, tak? No kurde, malutka. Przechodzę do większej. Poszerzyło więcej tutaj terenu, obszaru. Krater, bardzo ładny. Chcesz zdawać pogod garnek w ogóle? Jak chcesz. No nie wiem. No przecież mamy dwa garnki. Dobra. Pod jeden się wsadzi, nie? O, dałeś radę. Nie wiem, czy nasz garnek przeżyje przede wszystkim, czy nie będziemy musieli go szukać sobie gdzie tu. Sounds good. Brzmi dobrze. Tylko bardziej tak na równy teren, nie? O. Nie, to pójdzie chyba... Czekaj. O, tu jest tak równo. Tu. Tutaj. O, tutaj mówiłem. O. Pochylone. Aha. Dobra, będziemy go szukać. Najpierw mniejsza wersja. Kurde. Chło. Nie tracę go z oka. Dobra. Czas zabawić się w sarnę. Hop, hop, hop. Żeby się teraz nie wywalić. Aha. Myślałem, że tutaj spadł. To ja mam słabą orientację w terenie. Sorry. Z geografii nie byłem wybitny. Kurde. Mała. Very good. Good. O, ale trzeba uważać, że się odpala. Bo w suszę to one mogą zapalić nawet, nie? To jest druga wersja. No, big. Garnek gorący, może pójdzie się drugiego. Czyli się drugi garnek, to jest gorący. No i co? No zagrał się, ja go wezmę później. Hop, 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 hop. Ten jest cięższy znowu, więc nie wiem. Test nie będzie trochę rzetelny. Tamten waży niecały kilogram, a ten waży ponad kilogram. No. No słabsze loty, ale no, on był o wiele cięższy, nie? Więc tego by sporo... ale zapach. Sporo wyżej go wywalił, nie? O, coś mnie już ugryzło. Fajnie. Dobra, nieważne. Spoko.
Petardki bardzo mocne. Rewelacyjne. Fajne. O, i patrzcie, jak sobie przypaliłem rękę. Ale naprawdę przy takich petardach, jeśli ktoś będzie odpalał, nie wygłupiamy się. No i żeby to nie było skierowane w waszym kierunku, no bo to jednak pluje fontanną, nie? Tak jak pluły Screamy 3S na przykład, nie? Więc tak naprawdę to może być pociskiem, może ta petarda odrzuci samą siebie i polecieć, tak. No, dalej albo przede wszystkim ostrożnie, jeszcze raz ostrożnie. To byłoby na tyle, moi drodzy. No. Wypiszcie w komentarzach, co sądzicie. Nie wiem, czy gdzieś w ogóle to jest dostępne. Komar mi wraz tą oka. Także moi drodzy, my się z wami żegnamy. Wy komentujcie, subskrybujcie, polecajcie nasz kanał i do następnych odcinków. Hej.